mamy dzisiaj wielką przyjemność zaprosić Was na wirtualny spacer po ostatniej wystawie o tytule Na ślubnym kobiercu. Wystawę tę organizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami z Krnowa w ramach projektu Sztuka na pograniczu. Kuratorem tej wystawy jest również, jak i poprzednich wystaw, Piotr Kulczyk. Znany prudnickiej publiczności jako pasjonat fotografii, szczególnie tej historycznej, oraz posiadacz chyba największej kolekcji zdjęć historycznych. Na wystawie obecnej prezentujemy zdjęcia ślubne. A to dlatego, że pokazują wyjątkowy dzień w życiu człowieka. Dzień ślubu. Kiedyś śluby na ogół zawierało się tylko raz i ta świadomość tej doniosłej chwili uwieczniona na fotografii oddziaływuje również dzisiaj na nas jako odbiorców. Poproszę Ciebie o parę słów dotyczących Twojej pracy, wyboru zdjęć na wystawę. No, praca kuratorska jest ważna, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy mamy do wyboru bardzo dużą liczbę zdjęć, a trzeba wybrać te nieliczne, które zmieszczą się. Więc powiedz, proszę Cię, parę słów na ten temat. Oczywiście bardzo dziękuję Lubliskiemu Ośrodkowi Kultury za zaproszenie mnie do tej fantastycznej idei, tej wielopłaszczyznowej idei pokazania fotografii i prac fotograficznych na przestrzeni nawet kilkuset lat. Ostatnia nasza wystawa poświęcona właśnie fotografii ślubnej zaczyna się praktycznie od początku XX wieku. Pierwsze zdjęcia tutaj eksponowane są z 1912 roku, pochodzą ze zbiorów prywatnych. Dokonaliśmy wyboru spośród wielu, wielu nadesłanych do nas prac. Staraliśmy się, by prace pokazywały różne etapy tego ślubu, czy różne aspekty, czy nawet różne mody, które panowały na przestrzeni tych niemalże nawet ponad 100 lat. Udało się pozyskać przede wszystkim zbiory od osób indywidualnych, które często traktują je jako takie pamiątki rodzinne, z którymi niestety nie chcą się często pozbywać. W związku z panującą sytuacją postanowiliśmy, że nie może ta wystawa przejść bez takiego echa, bez popularyzacji. Oprowadzimy Państwa, pokazując te najciekawsze zdjęcia, najciekawsze portrety, opowiadając przy tym o technice fotograficznej, o przemianach i o ludziach, którzy są na tych fotografiach. Serdecznie zapraszamy. I naszą wycieczkę zaczynamy od tych pięknych zdjęć. Dlaczego zwróciliśmy na nią uwagę? Ponieważ poza pięknymi zdjęciami z atelier są równie piękne zaproszenia z tamtych czasów. Niesłychana rzadkość dzisiaj, gdzie do starych zdjęć dołączane są te ciekawe zaproszenia. Te dwa zdjęcia są wyjątkowe na całej wystawie, ponieważ zaprezentowaliśmy je w oryginałach, takich jak dostaliśmy od właścicielki. I zrobiliśmy to celowo po to, aby pokazać formę prezentacji takich zdjęć wyjętych z albumu i oprawionych w paszportu i ramę, które wiszą zwykle na ścianach w domu jako ważna pamiątka, jako zatrzymana historia, wyeksponowana historia, bo w albumach to wiadomo, że jest ta historia częściowo ukryta. Więc specjalnie tak powiesiliśmy to, aby może zainspirować innych, którzy posiadają takie zdjęcia i przechowują je skrzętnie w albumach, gdzieś w szufladach, w pudełkach, że może warto w ten sposób z dużą kulturą estetyczną zaprezentować to i udekorować swoje wnętrza historią i stworzyć takie sentymentalne lapidaria, które do niejednego domu pasują, szczególnie do wnętrz jakichś takich trochę stylowych. Tu jeszcze chciałbym zwrócić na ten taki romantyczny język zastosowany na tych starych zaproszeniach i bardzo piękną pisownię. Na uroczystość zaślubin i zabawę weselną Józefa Putowskiego z panną Apolonią Szetler, odbyć się mającą w niedzielę dnia 27 stycznia 1918 roku o godzinie 5:01 wieczorem w kościele parafialnym w Dąbrowie, mają zaszczyt zaprosić
wielmożne państwo, narzeczeni i rodzeństwo. Wspaniała pamiątka. No i tutaj pierwsze zdjęcia praktycznie z początku XX wieku. Tu te dwa duże, piękne zdjęcia z atelier pochodzą ze zbiorów pani Róży Zgorzelskiej z Biedrzychowic, z Farskiej Stodoły. I pięknie prezentują nam przede wszystkim stroje ludowe tamtych czasów. Stroje, które używano do ślubu, jakże odmienne niż dzisiaj. Tak, to zdjęcie wiele kontrowersji, wiele pytań, wiele jakichś takich wątpliwości wzbudziło. Przyznam się, że ja myślałam na początku, że to są trzy panny młode, że tutaj po prostu w jednym dniu trzy koleżanki brały ślub. I no i tak to uwieczniono. Piotrek wyprowadził mnie z tego mojego błędu, mówiąc, że panna młoda jest jedna w centrum, natomiast po boku są dwie druhny w takich koronach, które zakładały, oznaczając je jako druhny. Natomiast panna młoda zawsze w wianku, zawsze w myrtowym wianku. I tak tutaj też to wygląda. Zaskakujący jest ten kolor sukni ślubnej, który jest ciemny, czarny, bądź brązowy. I to jest takie kuriozum chyba i dosyć wyjątkowe. I bardzo dziwne dla współczesnych odbiorców. Ale że to nie była sytuacja wyjątkowa, to potwierdza drugie zdjęcie, które jest zupełnie podobnie, w którym zupełnie podobnie pokazane są właśnie panna młoda i druhny. Owszem, nam to się wydaje dzisiaj dziwne, ponieważ my kojarzymy panią młodą przede wszystkim z bielą. Tak. Z bielą, felonem, pięknym suknią. Tutaj, jak rozmawiałem z panią Różą Zgorzelską, śląski strój to przede wszystkim strój był odświętny. Tu nie możemy mówić, że w tamtych czasach szykowano tylko ten strój na ślub. On miał również spełniać swoje zadania w dni odświętne. I tu też widzimy, że tak to wygląda. Taka śląska praktyczna, żeby ten strój nie był tylko na jedną okazję, że nie warto szyć coś, co tylko raz się założy, ale że można założyć to wiele razy do kościoła na różne uroczystości. Przy małych przeróbkach może jeszcze nosić to częściej. No dziwne to jest rzeczywiście i ten dość ponuro to wygląda na tym obrazie. No ale nie dyskutujemy, to był taki styl. Ale chciałem też zwrócić na inną rzecz, bo omawiamy tutaj przede wszystkim ludzi na tych zdjęciach, ale ta wystawa między innymi o ludziach, którzy są z drugiej strony tego magicznego oczka, tego obiektywu, aparatu. I tutaj widzimy zdjęcie zrobione w klasycznym atelier fotograficznym, gdzie zastosowano piękne tła imitujące okno, ścianę z pięknym tyłem. Pałac jakiś. Jakiś pałac, tradycyjne krzesło. I chciałbym państwu zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, już na samym początku, że zarówno kiedyś, jak i dzisiaj panna młoda, tu widzimy ją z tej strony, jest zawsze po prawicy swojego męża. I te kanony przetrwały praktycznie do dnia dzisiejszego i dzisiaj fotografowie również, fotografowie studyjni, stosują tą samą zasadę. Panna młoda zawsze po prawej stronie. Kolejne. No i tu jesteśmy przy kolejnym dość starym zdjęciu z początku XX wieku. Zdjęciu, jakby nie patrzeć, pary pochodzącej z okolic bądź z samego Prudnika. Skąd to wiemy? No nie znamy osób tutaj zaprezentowanych, ale zaprezentował się tutaj fotograf, który zrobił to zdjęcie. To zdjęcie zrobił Karl Richter, fotograf z Prudnika mieszkający przy dzisiejszej na Dolnym Przedmieściu 3, przy ulicy dzisiejszego Batorego. Tam zostało wykonane to zdjęcie. W oryginale jest to zdjęcie zrobione na kartoniku, zdjęcie tak zwane wizytowe. Zdjęcie, które można było włożyć do albumu, ale również i przekazać osobom, które uczestniczyły również w tym weselu. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć. Mam ich trzy, ale to rzeczywiście jest jedno z takich, które jakoś tak postrzegam szczególnie. Nie jestem związana w żaden sposób z tym zdjęciem. Nie jest to moja rodzina, ani nikt znajomy. Ale czuję się ślub jest jednak wyjątkowym wydarzeniem i
Tutaj to widać w pełnej krasie. Czuję się doniosłość chwili, doniosłość decyzji. Widać to w ich postawach, w oczach, w spojrzeniu. No jest to coś takiego, jakaś aura taka wokół tej pary. Nie wiem, powoduje, że przyciąga moją uwagę i wydaje mi się poprzez to wyjątkowe właśnie. I w tych postaciach, w tych dwóch osobach widać właśnie tą dojrzałość decyzji, taką świadomość, odpowiedzialność, a przy tym radość z tego, jakąś taką uroczystą, poważną radość. Wiem, że zaraz powiesz, że to jest... Ja cieszę się, że to widzisz. Wiesz dlaczego? Bo tak prawdę mówiąc, widział to fotograf. Widział to fotograf i to pokazał właśnie. Wiem, porozmawialiśmy widział to, o czym ty widzisz. Na okazjach, o zdjęciach i ty to zawsze mówisz, że to był taki sposób fotografii. No właśnie, tu nie do końca jest wszystko na luzie, wręcz przeciwnie. Tu nic nie jest na luzie. Tu jest wszystko mocno przemyślane i ja ma to, z tym nie dyskutuję i ma to wyglądać na luzie. Przeszkadza mi to. Zwróć uwagę na to, na wzrok kobiety. Ona jest, ten wzrok jest przykuwający. To tym wzrokiem przyciąga się odbiorcę do oczu. Z takimi Madonnami te oczy Matki Boskiej takie jakieś podobne, nie wiem czy to akurat skojarzenie luźne, ale zupełnie może niestosowne. Będziemy szli dalej, zobaczysz, że ale... najczęściej jedna osoba z pary patrzy na obiektyw, na fotografującego, a druga osoba patrzy gdzieś w dal. Ta osoba chce przekazać emocje, chce wejść w głąb tego aparatu, nie? Także to jest magia fotografii. Dzisiaj nie potrafimy zatrzymać tak tego czasu. Dzisiaj idąc na sesję fotograficzną, rzadko kiedy są tak ustawiane zdjęcia. Kiedyś było wszystko od początku do końca, łącznie z ustawieniem twarzy, łącznie z wyrazem i te szerokie oczy, oczekujące na słowo fotografa. 121, 122, 123. Przez te 3 sekundy, powiedzmy, zdjęcie było naświetlane i te osoby musiały na siłę trzymać otwarte oczy. No to... To jest magia. To jest magia. Mistrzostwo tamtejszych rzemieślników, fotografów, artystów właściwie, no, którzy wiedzieli, jak ta głowa ma być trzymana, żeby przekazać treść, przekazać uczucie, przekazać tą myśl, że to jest ważny moment, że to jest szczególny moment, że to nie jest coś błahego. Zresztą chyba samo fotografowanie w ogóle było chwilą uroczystą, wyjątkową, nie tak codziennie jak dzisiaj, więc nawet przystępując przez ten próg atelier, no to pewnie już... Ogromny stres, ogromny stres. Tak. Zresztą, mówiliśmy o tym, że to już to wchodziło się w inną strefę i już ciało zachowywało się. Dla osoby, która nie zna techniki fotografowania zdjęć na przestrzeni tych lat, wydawać by się mogło proste, bo każdy widzi dzisiejszy aparat, gdzie czas naświetlenia wynosi 1/1000 sekundy nawet. Tutaj powiedzmy jest to 3 sekundy. Ta magia atelier jest zupełnie inna. Doniosłość tej chwili, praktycznie rzecz biorąc, i podkreślenie tego, że jest to dzień szczególny dla tych dwóch osób. Niedaleko obok jest drugie zdjęcie, które bardzo lubię. No i to jest zdjęcie z pewnością późniejsze. Myślę, że to około lat jakieś 40-50. Albo nawet i 60. Kawałek dalej. No, trudno o tego ocenić po szczegółach garderoby, no ale może rzeczywiście. Ale jest to samo. Jest to samo. To jeszcze ciągle ten fotograf pan wie, jak ma wyglądać ta to jest para. Tak zwana stara szkoła. Ta stara szkoła. W tym szczególnym dniu. Co to zdjęcie ma wrażenie? I ta świadomość jest tutaj tak dla mnie porażająca, że te oczy, one jakby krzyżują się. Zobacz, on patrzy tam. To jest to, o czym ja mówiłem. W tym przypadku akurat mężczyzna przykuwa nasz wzrok. Tak. I jakaś taka stworzenie... Zresztą już wiem, już nie będę udawać, że nie wiem, bo opowiadałeś mi o tym, jak fotografowano, no jak to wszystko było ustalone, gdzie patrzeć, gdzie światło, gdzie jak szyja, jakie doświetlenia, no to wszystko już było ułożone, ale to mistrzostwo tych dawnych
fachowców, fotografów, którzy wiedzieli, jak pokazać modela, żeby wyrazić to, co powinien wyrazić i może by nie wyraził ze skrępowania, z tego, że no, po prostu będąc w sytuacji niecodziennej mógłby no, jakoś tak zachowywać się nieprzewidywalnie, a tutaj to wszystko jest. Wszystko. No, fotografia ślubna jest doskonałym przykładem na to, że pewne standardy są zachowane na przestrzeni nawet i 100 lat, podczas gdy technika, technologia idzie do przodu, poprawiając nam jakość pracy fotografa przede wszystkim. I kiedyś, robiąc zdjęcia przy długich naświetleniach, używało się również stojaków, które trzymały tych ludzi, żeby się nie ruszały. Oczywiście, były stojaki, które przytrzymywały całą sylwetkę, łącznie z głową, tylko dlatego, że technologia i technika tamtych czasów nie pozwalała na zastosowanie tak krótkich czasów, jakimi dysponujemy dzisiaj. No i widzisz, wychodzi na to, że ta nienaturalność jest bardzo naturalna, tak jest. Nawet poezję tak oddającą ten dzień, ten szczególny dzień. To świadczy o jednym, o doskonałym warsztacie i takiej psychologicznym podejściu fotografa. Każdy z nich był psychologiem. Fotograf miał naprawdę niewiele czasu, żeby z człowieka wyciągnąć jego duszę, jego wnętrze, żeby pokazać, jakim jest w głębi. I te zdjęcia często takie są. Więc stosując schemat, po prostu osiągał taki efekt. Tak, szli w doskonałość. Szli w doskonałość. I to jest to trzecie zdjęcie z moich ulubionych, które jakbym miała wybrać trzy, to bym wybrała właśnie to. I to jest ciągle to samo. Ciągle to ta aura, ciągle ta jakaś taka ważna chwila. Tu już troszkę para jakby bardziej wyluzowana, aczkolwiek ta świadomość, że biorę tą żonę na całe życie, że taka nadzieja, miłość i wszystko to jakoś tak pokazane z taką delikatnością, naturalnością, no po prostu powoduje, że jest to jakiś mój typ trzeciego zdjęcia, które bym wybrała jako ulubione. Oczywiście każdy, kto ogląda tego rodzaju zdjęcia, musi mieć świadomość, że te osoby, fotograf miał za zadanie pokazać te osoby młode, piękne, szczęśliwe. Z biegiem czasu te osoby stawały się coraz starsze, wiele z nich już oczywiście nie żyje i uważam, że to jest właśnie ta magia fotografii. W chwili zrobienia zdjęcie jest warte praktycznie zero. Jednak z upływem czasu codziennie to zdjęcie dodaje następnej wartości, dodatkowej wartości. Dzisiaj takie zdjęcia są tak unikalne, zwłaszcza dla rodzin, że są relikwiami w domu. Często to są relikwie, gdzie ludzie nie mogliby się pogodzić ze stratą takich zdjęć, ponieważ pokazują ich rodziców. Zatrzymane na najszczęśliwszy moment. Tak jest. Zwróćcie uwagę, że kiedyś dzień ślubu był wymieniany chyba jako najczęściej, jako najszczęśliwszy dzień w życiu. Dzisiaj to jakieś takie są, nie wiem, jakieś skoki na bungee, zdobycie jakiegoś szczytu, urodzenie dziecka. No już tak jakoś tak mniej się słyszę, że to jednak dzień ślubu jest tym dniem takim. No może to tak jest po prostu, żeby się zabezpieczyć, że no. Dzisiaj fotografia stała się bardzo masowa. Dzisiaj fotografia jest bardzo tania. Kiedyś, że robiło się fotografie w ściśle określonych chwilach. W momencie komunii świętej, w momencie ślubu, również w momencie śmierci. Tak zwane zdjęcia post morte, czyli po śmierci. A nawet dla naszych dzieci nie wyobrażalne, że można było tak fotografować w trumnie. Na początku fotografii, kiedy fotograf mógł zrobić zaledwie jedną fotografię, nie było możliwości zrobienia kilku. Takie zdjęcie kosztowało często rzędu wartości kilkudziesięciu kilogramów zboża. Około 50 kilogramów zboża. No i tu bardzo ciekawy portret państwa młodych, można by powiedzieć. Podejrzewam z przełomu 60-tych, 70-tych lat. Tu chciałem zwrócić uwagę na to, na technikę fotograficzną. Rzadko zdarza się, by fotograf decydował się na zrobienie pełnego profilu obu
obu ludzi fotografowanych. No w tym przypadku doskonała decyzja. Według mnie doskonała decyzja, bo zarówno profil pani młodej, jak i pana młodego piękny, spojrzenia dalekie, dużo mówiące. To już zupełnie inne lata i inny styl, ale cały czas jeszcze widzę tą aurę, tą taką, o której mówiłam wcześniej, w tych zdjęciach właśnie, które wcześniej omawialiśmy, że tej romantyczności, tego spojrzenia wspólnego w przyszłość, we wspólne życie, taką nadzieję. No tutaj, jedynym elementem, który łączy tą fotografię z wieloma innymi, jest jedna rzecz. To jest ten niezapomniany aszparagus i goździki okresu lat 70., 80. Że te kwiaty tak dzierżyły palmę pierwszeństwa przez wiele epok w sumie. Tak, tak. No, dzisiaj wątpię, żeby któraś panna młoda zgodziła się. Z jakiego powodu, ale z ładnego zapachu, ale te kwiaty przecież były tak długo modne. Teraz to co sezon jest jakaś zmiana, jakieś tam peonie, jakieś no. Nawet amaryllisy, czy jakieś inne, no co sezon coś innego. Ciągle idziemy do przodu. Kończąc nad tym zdjęciem, bardzo ładna para, bardzo ładna para. Ale wiesz, ona mogła na przykład być en face wcale nie taka ładna. Tak, tak. Nie no, ta fryzura en face mogła być nieładna. To właśnie o to chodzi w fotografii, żeby z osoby nawet brzydkiej zrobić kogoś, z kim możemy się zakochać, bo to jest, może być jedyne takie ładne zdjęcie. Bo każdy następny. Jak to jest wyretuszowane. Jak to zdjęcie jest. No, 60 lata takie. Tak. Zobacz, jak aktor filmowy i jak kadr z filmu. Tak, tak, tak. No zobacz, on ma głowę praktycznie jakby taką plastikową. Tak, tak. Bardzo plastikową. Zero w ogóle jakichś załamań. To są figury woskowe praktycznie. To też kanon czy styl fotografa jakiś takiego? Myślę, że styl fotografa. Styl fotografa, który tak to zrobił, aczkolwiek nie podoba mi się ten styl. Nie podoba. Ty również była bardzo ciekawa. Tak, tak, tak. Poszła za daleko. Nie wierzysz w to. Nie wierzysz tak. w tą chwilę. Nie, że to jest takie ustawione. Tak. Tu niestety ta, jak mówisz, idealizacja poszła za daleko. I tutaj bardzo ciekawe zdjęcie wykonane w atelier pani Buczarskiej na ulicy Piastowskiej w Prudniku. O tyle ciekawe, że w pewnym momencie nastała moda właśnie tego rodzaju zdjęć, gdzie tłem był profil, a przód zdjęcia była postać. Wykonywano również portrety męskie tego rodzaju. To zdjęcie jest o tyle ciekawe, że jest wykonane metodą analogową. To fotograf najpierw musiał wiedzieć, co chce zrobić, żeby później uzyskać ten efekt. To jest typowy fotomontaż. Dzisiaj takie zdjęcie wykonujemy ze stosunkową łatwością w programach grafiki komputerowej. No wtedy wymagało to przede wszystkim dużego warsztatu od fotografa i wiedzy z zakresu posługiwania się powiększalnikiem. Ten zaułek naszej galerii to w zasadzie wszystkie zdjęcia autorstwa. Zakładamy, że są to zdjęcia pana Witolda Czerkaskiego, praktycznie najbardziej znanego prudnickiego fotografa, oczywiście świętej pamięci, nieżyjącego już od paru lat, który uwiecznił na swoich zdjęciach no, kilka pokoleń prudniczan, również moje, twoje, naszych rodziców. To był fotograf mający swoje studia w Prudniku, z dużym dorobkiem artystycznym, również bardzo znana postać, aczkolwiek nie był to jedyny fotograf w Prudniku, o czym należy podkreślić. Ale mam wrażenie, że zawsze był uważany za takiego najważniejszego, czy takiego najbardziej doświadczonego, że tak zdjęcie od Czerkowskiego to było coś takiego bardziej lepszego. No nie wiem, tak. Może, że mam takie wrażenie, być może moi rodzice tak uważali i tak mi sprzedali taką myśl i takie przekonanie. Zresztą tutaj też jest zdjęcie ślubne moich rodziców i twoich rodziców i moich też. Również. No i od Czerkaskiego, więc to też coś o czymś to świadczy. W latach 60. Mm-hmm. No bo tutaj mamy cały taki zaułek poświęcony latom 60.
No i ten jego sposób fotografowania jest też rozpoznawany. Oczywiście, i sposób fotografowania i atelier. To są kotary jakieś. Tak, to są naprawdę bardzo proste, patrząc z perspektywy zdjęć, które oglądaliśmy z początku XX wieku. Bogate. Tak. Tutaj mamy jednak mimo wszystko biedne te aranżacje. Postać na tle, no, to też taki znak czasu, bo to były lata 60., kiedy też styl taki panował. Tu w meblarstwie i w ogóle w dekoracjach wnętrz też były. Zdjęcia taka. Te zdjęcia z atelier to przede wszystkim olbrzymia gra świateł i olbrzymia gra przysłoną. Przysłoną fotograficzną, która powoduje zwiększenie bądź zmniejszenie głębi ostrości. Tu te zdjęcia w większości są robione na bardzo otwartej przysłonie, czyli ta głębia jest niewielka. Tu mamy ostre oczy, nos, usta, ale już blisko leżące kwiaty są nieostre. Ale patrz, nie gościki. No, praktycznie, ale aszparagus tak. Także robienie zdjęć na otwartej przysłonie wymaga olbrzymiego skupienia, ponieważ każdy ruch obiektywu w jedną bądź drugą stronę powoduje utratę ostrości, a tym samym zepsucie zdjęcia. I dlatego w tamtych czasach każdy fotograf miał duży, stabilny aparat na jeszcze stabilniejszej podstawie, na tym statywie, który musiał być bardzo mocny, żeby powodować, że zdjęcia były naprawdę bardzo dobre, technicznie nieporuszone i z doskonałą ostrością. No, jest ta ostrość, ale czuje się tutaj jeszcze tą skórę, czuje się tą materię. Nie tak jak w tamtym, które oglądaliśmy, że ten retusz aż posunął się do takich granic niemożliwości, że właściwie odrealnią człowieka. Tak. Tutaj czuje się, że to jest człowiek, taki wyretuszowany z pewnością, ale jednak nie tracący znamion żywego człowieka. Tak, to jest to, o czym my mówimy. Tak. Szła moda na ubiór, szła moda ta wizażystów, ale do przodu szła też moda fotografów. Fotografowie też podlegali pewnym modom, z tym, że ich mody były adekwatne do tego, co sobie życzyli klienci ich zakładów fotograficznych. Tak, tak. I w tym wyjątkowym dniu też pary są skłonne płacić dosyć duże pieniądze, bo dzisiaj wynajęcie fotografa weselnego, czyli zrobienie zdjęcia weselnego, ślubnego, no to jest dość niebagatelna kwota. I ona jest bardzo zróżnicowana. Są tacy, którzy rzeczywiście mają w swoich portfolio zdjęcia, które podobają się i cenę rzeczywiście wtedy można windować praktycznie bez ograniczeń. I ludzie się na to godzą, chcą jednak. O czym to świadczy? Że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka. Bardzo ważny, który jest wart niemalże każdych pieniędzy.